a to u Małgi Kubiak. Także proszę Państwa, piękność, piękność, piękność. Ta Rysia to też głupia jest, bo to przecież wiesz, żyją sobie nie wiadomo po co, w Boga nie wierzy, to przecież wiadomo, że taka moherowa w nic nie wierzy. I tutaj w Radiu Maryja mówi, że Kościół katolicki. No i co ci Kościół katolicki? Taka Agnieszka, która w nic nie wierzy, jest lepsza. A co ci ten Kościół katolicki? No co? Biblia do śmietnika, sponiewierana, drugie przykazanie wyrzucone, a to już jest wszystko, że bałwochwalstwo wprowadzone. Jahwe nie ma, nic nie ma i po co to? Także proszę Państwa, kupa śmiechu na wydech. Radio Tok FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Tutaj były dobre wernisaże w fabryce sera, ale to i tak Warszawa głupia, bo to symbol Warszawy, fabryka sera. No, bardzo miła ta dziewczyna, co tutaj zapowiada. Ona prowadzi, nie wiem czy jeszcze, ale całkiem tam sympatycznie było w tej fabryce sera. Dawno mnie tam nie było. No, ale trzeba korzystać z takich tych. Gdy nadaje nasze radio, to FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Nasze radio jest konsekwentne, w ogóle cały nasz program edukacyjny Elhof Art 2000 jest bardzo konsekwentny i my nie lubimy głupoty, nie lubimy takich moherowych posunięć, że tutaj się czyta, a swoje się robi, wiesz, albo się nie czyta, bo nawet nie mają co czytać, skoro oni nie mają Pisma Świętego, nie mają nic. Jakieś coś jeździ. No i co? Deszcz pada, śnieg. Trzeba to zamknąć, bo tylko pełno takich ludzi, którzy łamią przepisy ruchu drogowego i po prostu jeździ. Jak nie policja, to... Co to powiedzmy? Boż. Daj spokój. To rodzinny, ale ja mam tylko to sytuację, bo mąż przedstawił po śmierci dzieciom z Bogu w domu. Mąż z Morskim Zorszczarzem działał i od początku ja też, ale w tej chwili nic się mam nie zajmie, ale Warszawa się zajęła. Zadzwoniłam do kancelarii PiS-u, zadzwonili do Związku Niewidomych i Boże, dostałam przewóz do Zielonej Góry i dostałam pospieszenie zaszczyku, czyli mój rząd, mój, to jest mój rząd, pani Beaty Szydło, to jest mój rząd Jarosława Kaczyńskiego, do którego przyłam. To jeszcze przed śmiercią, to są moi ludzie, którym naprawdę serdecznie chcę podziękować i którzy pomagają. Tak, dostała czy zastrzyki, to u dołu, dla kobiety wszystko jest, proszę Państwa. Korupcję. I teraz, pani Beacie, chcę zadedykować ten wiersz. Głazem jesteś i mi nieczułym i zimnym. Tak. Milczeć. Radio Conchita. Warstwą z kamienną za skorupi serce. Nie słyszeć jęku i nie widzieć łez. Głazem mi zostać. Kobieta przed śmiercią ledwie wiesz, a tutaj ludzie widzą, tracą pieniądze na głupoty jak. Co wskazywała blask wstającej zorzy wśród czerni nocy wskazywała cel. Głazem mi zostać lub wołać tak głośno. Ojczyzno moja, Polsko, obudź się, Polsko.
No, obudź się, Polsko, zacznij czytać Pismo Święte, Biblię, ale to przecież wiesz, Noe przed potopem nie był po to, żeby naprawiać ten świat, bo tamten świat był skazany na zagładę. Noe był tylko po to, żeby ostrzegał, żeby... A takie ozeleskie, takie głupoty, pełno tych dziadów łazi, którzy nie wiedzą, po co żyją, krzyże noszą, no to przecież ludzie, kochani, przecież nie na tym życie polega religijne, żeby nosić krzyże, nie na tym polega, żeby ludzie byli głupi, beznadziejni, no. Pozdrawiamy, panie Maciej, i słuchamy, jesteśmy na antenie już. To jest dobry czas. W skali szkolnej. Dobry czas. Cztery razy, razy cztery. Ten czas ocenić na czwórkę. Bo rzeczywiście nie wszystko, co zaplanowane, było wykonalne zrobić. Choćby dlatego, że rzeczywiście jeszcze przed zaprzysiężeniem obecny rząd był atakowany za to, że nic nie robi, a jak zaczęli robić, to mówili nasi przeciwnicy ideowi, że to za ostro idzie i jeszcze wiele innych rzeczy. Dobrze, że pani premier potrafi zauważyć, gdzie popełnia błędy. To jest bardzo ważne. Poprzedni rząd na coś takiego nie był w stanie się zdobyć. Ludzie wychodzili na ulicę setkami tysięcy i jak mawiał Lech Wałęsa, ani B, ani me, ani kukuryku. Zauważyłem w sprawie kolei, bo jako miłośnik kolei śledzę tego rodzaju sprawy, parę pozytywnych sygnałów. Jest na przykład przymiarka, żeby wrócił ruch dalekobieżny na szlak Marcin pamięta, to bardzo ładny a Gdynią, ale prowadzony przez Kościerzynę. Czegoś takiego nie było od 1990 roku, a teraz są czynione przymiarki do takiej reaktywacji. Nie wiem, czy się uda, ale że biorą taki pomysł pod uwagę. Ja sam wysyłam na ręce ministra Adamczyka drogą mailową swoje pomysły odnośnie kolei, gdzie widzę uśpione szanse. Dwa najbardziej wyraziste przykłady to linia kolejowa 66 i linia kolejowa 101. Tam aż się prosi o to, żeby zrekonstruować tam mijanki, bo pociągów jest tam tyle, co kot napłakał, a te linie są naprawdę potrzebne. Ta pierwsza dla Zamościa jest linią życia, a ta druga, jeśli mijanek byłoby tyle, ile trzeba, to osobowe z Zamościa do Rzeszowa mogłyby jeździć codziennie, a tak na całej tej relacji jeżdżą sezonowo. Tyle. Dziękuję panie Macieju bardzo serdecznie za te też refleksje i takie bardzo konkretne uwagi.
myślę, że to też jest ważne, ta żeby jeszcze w konkretach mówić, bo przecież ona tak była te zniła. Sprawy dotyczą nas bardzo osobiście, prawda? Wiadomo, Judaszka, że my sobie o Polsce jako całości, ale też w tej Polsce żyjemy pojedynczy ludzie i tak bardzo konkretnie. Zadawajmy pytania rządowi. Że ponoć gdzieś tam u kogoś oni takie ścieżeczką ukradły, wezwała policję, że proszę u mnie nie, proszę u mnie nie, proszę u mnie nie. Dokładnie, wiele też może umknąć, dlatego tak. Dziękuję za ten apel. Pozdrawiam panie Macieju, z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Proszę bardzo, Radio Maryja. Szczęść Boże, muszę włączyć. No. Szczęść Boże, dobrze, poczekamy chwileczkę. Ksiądz Marcin. Ojciec Grzegorz. Grzegorz. No, muszę... Jest na antenie, to mi... Tak, już słuchamy pana. Szczęść Boże, to mówi Stefan z Augsburga. Szczęść Boże, nie martwmy się. Co to jest, jak mówią tu, 100 dni w rządach? Jestem pochodzę niemieckiego, mieszkam tu 40 lat w Augsburgu. Pochodzę z Bytomia Miechowic. Za 100 dni ani nikt Salomon z pustelni nie leje. Co rząd robi i pasuje to narodowi, to trzeba to respektować. Jak się inny nie podoba, to trzeba odczekać. Za 100 dni nikt ich nie zrobił. Dlatego ja mówię, cierpliwości trzeba. Mamy rok miłosierdzia. Ogłoszony przez świętego Franciszka. Że dlaczego od razu trzeba tu krytykować, tam krytykować, że tak się nie zrobiło, tego się nie zrobiło. Odczekajmy. Trzeba tej cierpliwości, tego miłosierdzia. Jak ojciec ma jakąś piosenkę, to niech zagra ojciec miłosierdzia. Wszystko potrzebne, tylko ta zbylot tutaj niepotrzebna, ta Agnieszka. Biedna dziewczyna nie dostała prezentu i właśnie wypowiada się, mówi, że nie chce żadnego prezentu, nie chce żadnych tu poklasków, tylko po prostu. Z Panem Bogiem i życzę dobrego. Występuję, po prostu występuję. Dziękuję, pozdrawiam. Z Bogiem. Proszę bardzo, Radio Maria. Halo, szczęść Boże, ojcze Grzegorzu. Szczęść Boże. Helena tu zachodniopomorskiego. Ojcze, serdecznie dziękuję pani premier i panu prezydentowi. Naprawdę jestem zadowolona, ja na okrągło słucham, bo jestem... A tu jest już fanki studio, Ale dziękuję panu Bogu, żeśmy taki rząd wybrali i do czego 30 to jest 3 miesiące. To jest naprawdę tak mało. A jeszcze ktoś przeszkadza, pozwala pracować. Jak oni mogą tak, no nie wiem, nie chcę używać takich słów, ale dlaczego przeszkadzają? Załamani są, że nie dostrzegają tego, tak jak powiedział jeden z posłów, że Macierewicz i Warszawa to tramwaj. Macierewicz i wleciało mi z głowy. No trudno. Żeby się od... Tak udają czasem, że rozmawiają. Ten Maciej biedak nie ma gdzie się podać na noc. Ta Anita nie ma z czego zapłacić za przejazd bez biletów. Wciąż ma mało. Ja mówię, Anita, zapłać, bo oni ci nie darują. Tutaj nie jest Białystok, to nie jest Anglo-Ameryka. Białystok. To jest parę dni. Zapłacić. A to Pietras, proszę państwa. Pietras, a to w Teatrze Wielkim, proszę państwa, też. O, piękność. Nie był zaprzysiężony rząd, to już pani Kopacz powiedziała, nie pozwolimy wam dojść do wszystkiego. Ludzie, dlaczego taka podłość jest? Dlaczego? Troszeczkę ambicji, honoru i wstydu. Jak mogą tak wcale, no przecież to przeszkadzali, oni by więcej, pani Beata by więcej zrobiła,
zrobił, ale co z tego, jak zawsze jakieś przeszkody, zawsze to się nie podoba, to od nowa. No ludzie, no troszeczkę. Naprawdę troszeczkę. A tu w Teatrze Wielkim, proszę Państwa, bardzo fajnie. Pracować, oni dosyć wszyscy mają. Wszyscy podpadli, Rysia podpadła. Naprawdę, dzięki Bogu, piękna że taki ta wystawa w Halina, tylko bardzo ona była. Modlimy się tylko. A to gdzie indziej już jest galeria, dalsze, to już jest. Dalsze sprawy. Ja już mam 78 kolejnej jakiejś tam galerii warszawskiej. Ja cały czas patrzę i słucham. A to i już jest. Naprawdę niektóre rzeczy mi się tak nie podobają. Teatrze Wielkim. Wiem, telewizji, bo galeria tylko opera, Radio galeria Maria opera. I tutaj jest. Nie, nie, to jest na Podskarbińskiej. Na Podskarbińskiej. I więcej nie słucham, bo ja nie mogę. To tylko tak przy okazji kiedyś. Fińczycy, atelier w nocy, bo się from Finland. A to Jolandę gra, Jolandę. Mogę powiedzieć, bo się ja się tego nie także boję. Tu na Pradze, nie wiem, o której godzinie kto był, pan Niesiołowski tak powiedział. Choroba, proszę Państwa. Pani Heleno, ja bardzo przepraszam, ale po co cytować takich ludzi? Myślę, że nie warto. Nie warto. Ale takich przykładów nie powielajmy, bo to bez sensu. Naprawdę. No dobrze, no to. Ja przepraszam, że tak się wtrąciłem, ale no, on to powiedział, poszło w świat. Po co mamy na antenie Radia Maryja jeszcze takie kwasy jakieś wylewać niepotrzebne, ale tym to bardziej boli, ojcze, to z takiej boli strony. No ale to uczmy się, swoje róbmy, wiedzmy swoje, prawda? Nie trzeba to tylko tyle, dziękuję. No, dziękuję Pani Heleno. Za ten rząd i módlmy się, żeby jak najlepiej to wszystko poszło nam i wszystkiego dobrego i szczęść Boże, ojcze Grzegorzu. Bóg załapać Pani Heleno, dziękuję serdecznie. Ja przepraszam jeszcze raz, że tak wszedłem może w słowo, ale tutaj pozytywnie się budujmy. Nie chodzi o to, żeby przykrywać jakieś niedoskonałości, błędy, grzechy i tak dalej, ale po co też no, powielać jakieś przykłady takie negatywne, którymi się gorszymy. No, był taki przykład, możemy o tym wspomnieć, ale czy warto o tym mówić, tak w szczegółach opowiadać raz jeszcze? No, nas to irytuje, nas to denerwuje, ale no, dla zdrowia takiego psychicznego, duchowego. Myślę, że nie warto swoje wiedzieć, swoje myśleć, robić też swoje. Jeżeli widzicie Państwo, tak jak wpadli w kolejną pułapkę żydowską, bo tak, Żydzi z dziadostwem przegrali, ale Żydzi nadają ton, prawda? Żydzi kierują, Żydzi sterują, oni chcieli tak z Ameryki, chcieli z USA nadawać i przez ten internet chcieli nadawać, proszę Państwa. I tak cały czas. I się wściekają te katoliczki moherowe też. No przecież Jezus Chrystus dopiero od roku 1914 zaczął panować jako król. I tak naprawdę obejmie władzę w przyszłości, nie teraz. Nie być, nie damy być. Także proszę Państwa, Jezus Chrystus od roku 1914 panuje jako król i dopiero obejmie w pełni władzę. Także trzeba uznać tę władzę. Ja mówię, Jolanda, dobrze grasz, ale grałaś jako tako słowiańska dusza we mnie tkwi. No to więc... A to Atelier from Finland. Już myślałam, bo to przez ten obraz, tak, te żółte włosy. Myślałam, że to jest z Teatru Wielkiego, bo tak na froncie stoi ten obraz, że podobnie w Galerii Opera mają tam, tak. No tutaj to jest wernisaż bardzo ładny, udał się, proszę Państwa, w Atelier. Atelier z Atelier from Finland. A tutaj już jest Galeria 022 i taka bardzo miła kobieta zrobiła te kilimy, podobna do żony Komorowskiego. A tu jest galeria, proszę Państwa, z tego autograf. No to Rysia była na tym wernisażu wczoraj, zdaje się, było tak. Tam bardzo fajnie jest tej galerii, tak, no tej galerii jest tak dużo, że wszędzie człowiek nie będzie, wszędzie człowiek nie obleci.
gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. O, galeria autogram. No tutaj byłam tysiące razy, fajna galeria. Tutaj u nas na Pradze. Tam te pijaki wczoraj poleciały też, ze dwie lampki tam wypiły i już myślą, że pana. No, wczoraj leciał i ten Breżniew i to i tam. To trzeba lecieć na otwarcie, na sam początek, a nie tak, żeby to... No. Także buziaczki i proszę jeść kaczki. A to jest w aptece sztuki, jutro będzie też apteka sztuki. Będzie wernisaż, zapraszamy. No i te buziaczki państwo przesyłamy. Jutro zdaje się, że też będzie w aptece sztuki wernisaż. Jutro rano pójdę na te komputery, żeby skorzystać z tych komputerów. Ja w końcu nigdy nie skorzystam z tych komputerów. Coś nie ma czasu ostatnio. I człowiek się tak urywa na te głupoty różne leci. I z tej biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego się urywa. No i to wszystko są mohery. Patrz, jak oni się nie chcą przyznać, że ten Zalewski mówi, że Zofia Balasz, ona nie jest moherowa. Ona jest tak moherowa jak 100%. To przecież jeszcze, wiesz, mówić, odwracać kota ogonem, to przecież dlatego, że ci Żydzi sterują. Żydzi sterują, bo tak, żydostwo przegrało z dziadostwem, no ale jednak Żydzi sterują. Jak nie przez komputery z USA, no to przez te inne. I tak to się dzieje, proszę Państwa. Cały czas tak się dzieje, że niestety żydostwo musi sterować. Tak. Także buziaczki i proszę jeść kaczki. Gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Tok FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Apteka sztuki. No ta babka na czarno ubrana, bardzo przemiła, taka inteligentna. Taka spokojnie, dyplomatycznie, a tak lubi, jak ktoś mówi, dyplomatycznie. Nie tak w stresie, że jest, nie, nerwowo, że jest, no. Także buziaczki i proszę jeść kaczki. No, Polska do tej dyplomacji to jeszcze ma bardzo daleko czasem. To są jakieś takie przebłyski. Ci, którzy tam siedzą w tej bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, nasze Polaczki, no to są mohery ze mszy do mszy, a to spieszą się na mszę, a to przychodzą ze mszy. No to przecież to ani nie są świadkowie Jehowy, ani prawosławni, ani mormoni, ani ewangelicy. I tak po prostu w tym stresie cały czas żyją, a to stoją, a to zagadują, a to się rozglądają, kombinują i nie ma sekundy, kiedy by nie kombinowali. To tak samo jak o szatanie diable się mówi, że szatan diabeł nie śpi. Szatan diabeł nie śpi, bo on cały czas kombinuje. No to przecież Pana Boga nie oszuka, ale on cały czas pracuje, żeby Pana Boga oszukać. Oczywiście marne szanse. No, także tu bardzo ładnie to wszystko widać w tej galerii, co jest apteka sztuki. Apteka sztuki. Naszymi rodzinami. No jest sponsorowana przez Hannę Gronkiewicz. Chyba Pan Jezus zesłał nami na rok miłosierdzia. Wyróżnia zawsze Polskę i z Polski wychodzi iskra. Z Polski wychodzi patriotyzm. Mamy tylu naszych rodaków, naszych ludzi, takich, którzy działają, którzy pisarzy, poetów, którzy po prostu mówią o tym patriotyzmie i na co dzień. Polska młodzież, właśnie ta młodzież dorastająca, którą tak właśnie tamci mówili, że to kibole, że to wszystko widzimy, jak oni tak samo włączają się w to, mówią, że kochają tą ojczyznę, piszą na tych stadionach, po prostu dość mają tamtej przemocy, dość tej pogardy, że są gorsi, że są ci, którzy biały kołnierzyki czy inni. Tu jest szansa dla naszej młodzieży, tu jest szansa dla naszej Polski. Dlatego
Bóg zabrać. Także spuściłam dzisiaj tą Zalewską i to przecież jest ta cyganka. Ja mówię, tak, tak, to jesteś ty, Zalewska, to jesteś ty, ta. Daje przykład, jak stawiać czoło tym wszystkim, którzy ją atakują. To nie jest rozhisteryzowana tamta premier. Ta premier jest zgodnie, reprezentuje nasz naród. I tam ci faceci jako kobiety występują. Ona stanowczo w naszej obronie stoi. Tak jak matka, która broni swoje dzieci. Bóg zabłąd. I pozdrowienia i cześć całemu rządowi. Tym wszystkim posłom, którzy walczą tak jak w Sejmie o nasze dobro, o nasz byt. Bóg zapłać i dalszej życzę im owocnej pracy i naszej Polsce, żeby nareszcie o nas mówili tak jak potrzeba, jak honor, historia. Zawsze Polak był górą, zawsze Polak był z honorem i nigdy nie pozwolił się pomiatać. I dlatego oni właśnie o nas walczą. Bóg zapłać. Bóg zapłać. Dziękujemy serdecznie Pani Regino i pozdrawiamy. Proszę bardzo, Radio Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Maria z Warszawy, witam serdecznie ojca Grzegorza. Chciałam powiedzieć, że ten głos Pani, tej przed chwilą, która mówiła, mówi wszystko, że tak powiem, jestem wzruszona tym, że tak pięknie to wyraziła. Trudno mi cokolwiek dodać, ale chciałabym też powiedzieć, że jestem szczęśliwa, że to jest ten rząd. Także i, świat moherowy i ten prezydent, Warszawy, proszę ale Państwa. Niestety to wszystko także jest jeszcze raz trzeba powtórzyć, taką podkreślić, że nie ma prawosławnych ludzi, bo to nie jest Angla, Ameryka, Białystok. No, nie ma żadnych ewangelików ani książąt. Na nie wiem, co oni by tutaj nie chcieli zrobić. Po angielsku Polak się nie nauczy szansę, dobrze mówić. Jedna ludzie, może na milion. No ale to przecież można i z Londynu sprowadzić kogoś Anglikana, ale to też nie zastąpi. Się w tej transformacji, która tak była zresztą Moherowa nie zastąpi Jechówki, że trzeba było fatalnie. Tutaj nasze siostry angażować do nagrywania filmów o świadkach Jehowy, także niestety nie da się oszukać. Był traktowany właśnie przedmiotowo i teraz, kiedy tak się ucieszyłam, bo te 8 lat temu, jak już mówiłam, bo kiedyś jak pan Tusk doszedł do władzy, to wiedziałam, że jak liberałowie doszli do władzy, to Jahwe Bóg nie daje się zwieść. Niezaradni. Jahwe Bóg nie daje się oszukać. I sama jestem taka, gdzieś tam na ulicy rozmawiam o ich krzywdach, że tacy ludzie będą nieszczęśliwi i rzeczywiście te 8 lat to był jakiś koszmar dla takich ludzi. Natomiast w tej chwili tak się ucieszyliśmy, ale wszystko to niestety jest zabarwione tą goryczą, że nie dadzą nam się z tego cieszyć. I ja tak naiwnie to mówię, ale przecież nie będę prosić tych ludzi, żeby dali się nam cieszyć. Ale oni mącą, ponieważ dla nich, to na przykład bardzo mnie, ojcze, smuci, że jutro bardzo blisko mnie, mieszkam blisko, na błoniach Stadionu Narodowego będzie akurat dzień po tych 100 dniach, kiedy pani premier cały dzień, taka niewyspana, raniutko wstała i cały dzień aż do tej debaty tak się męczyła i takiej kibicowałam, żeby miała siły. No jest młodą kobietą jeszcze. A jutro już niestety zamęt, mianowicie o 12 chyba, czy o 1 tu na stadionie będzie na błoniach. Już kod się, prawda, zbiera i najprzykrzejsze jest to, że ci ludzie, ja im to powiedziałam, niech się zajmą biedą, która niesprawiedliwością wokół, bo tutaj w Warszawie zarządów pani Gronkiewicz jest być może to nie jej wina, już nie chcę tutaj jej obarczać, ale jest bardzo dużo niesprawiedliwości. Są reprywatyzacyjnymi sprawami, ludzie, dużo jest bezdomnych. Rozmawiałam ze Strażą Miejską, która powiedziała, że to fikcja, są bezdomnością, pomaganiem, że bezdomnego biorą do ocieplarni, a z ocieplarni przesyłają do noclegowni, a jeszcze nie wiadomo gdzie i że to ta pomoc w ogóle społeczna jest w fatalnym stanie, to się wszystko zmieni może, ale ci ludzie powinni tym się zająć, ci kodowcy. A to jest sprawa walki o demokrację. I
dla mnie to jest bardzo przykre, że nie dają tym ludziom rządzić i że kłody pod nogi rzucają. I już na koniec chcę powiedzieć, że jesteśmy dużo bardzo ludzi, jest z panią premier, z całym rządem. Owszem, nie wszystkie na pewno decyzje są takie, jak wszyscy by chcieli. Ale skoro ich wybrałam, to nie krytykuję, ponieważ już dałam kredyt zaufania tym ludziom i nie chciałabym, żeby im utrudniano tę próbę doprowadzenia Polski do jakiegoś ładu, bo niestety dla liberałów to nie był ład. To był po prostu nic nie robiono, dlatego że to właśnie dano spokój tym ludziom zasyconym, ale nic nie robiono dla narodu. I teraz bardzo się martwię, co to jutro będzie. Że są takie próby mącenia, nawet Żydzi powiedziałabym, to pani premier jeszcze mówię, przeżyła. Mówię, że Żydzi rządzą, no to Żydzi impa przestawiali w głowie, ale wszystko odwrotnie. I tak jak już ta Rysia mówi o tej Zaleskiej, że dziaduwa, no to ta dziaduwa Zaleska przyszła dzisiaj i żebrze, tu i żebrze. Rysia też tak główna matka. Żebraczka, co poustawiała wszystkich tych, co tak żebrzą, no to dzieci, jej dzieci, no bo Rysia główna jest ta, proszące, tak, dajcie jej, bo ona jest w sumie tą choinką warszawską, przez cały rok najważniejszą tą choinką jest Ryszardę. Jej się należy, bo ona tu jest najpiękniejsza, najładniejsza. I ona zawsze mówi tak po kolei o wszystkich, że ładniejsza od gówna. Ładniejsza od gówna. To, że na kogoś głosowaliśmy, a to Filip... wręcz prawo do tego, żeby Filip już jest zdeterminowany, Filip już nie wie, co ma powiedzieć. Ale widzimy, że coś jest nie tak, żeby no, ten konstruktywnie, ale we mnie się podkochuje, ale po prostu wiesz, gdzieś i tak dalej. No, patrzy, taka prawo, konkurencja, jest Ryszard D. Mówi, że ja przepięknie tutaj tańczę i śpiewam, a tu w tym momencie, tak ja pamiętam, Rynek Staromiejski, Dom Kultury pod Dwójką, też tam dawno mnie nie było. Także Ryszard D. Nie no, tylko jakoś no, tak Cyganka, super. Cyganka, nie wiem, czy to jeszcze przychodziła ta Romulka. Jeszcze chyba przychodziła i przestała. Będziemy totalną opozycją. No jeden już mówił kiedyś, że będzie wojna totalna. Opozycja i krytyka powinna być oczywiście, ale konstruktywna, droga. No wspaniała dla nasza Ryszarda. Tak, wspaniała, dobra, tak. O, i śliczna, tak. Dziamge. Ryszardę, Dziamge. No, wspaniała że, jesteś, że tak, jest tak, tak. I to są, proszę Państwa, prace już w innej z kolei galerii, w galerii 022. Ale pozytywnym, z szacunkiem, z kulturą prowadzoną. W Warszawie, 022. W Warszawie. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo? Halo? Słuchamy, jesteśmy już na antenie. Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Mówi Joanna z Kielc. Ja chciałabym się taką refleksją podzielić z Państwem, słuchaczami, z naszą rodziną Maria, z ojcem, bardziej może duchowo niż gospodarczo. Rozliczać panią premier za te 100 dni, bo uważam, że to jest tak jakby rozliczać roczne dziecko z tego, że jeszcze nie tańczy. Pięknie nie śpiewa. Na czarną ubrana babka za to jest jeszcze za wcześnie. To nie chciałabym się tu skupić na tym. Musiały ją komentować, kogo żeśmy tutaj zaprosimy, że tak ładnie mnie reprezentuje, czyli tę, co w środku stoi, że aż dziwne, że za darmo chciała tak pięknie tutaj prezentować sztukę. Mazepa. Czy ta prawda nas wyzwoli, bo kiedyś prawda była świętością i za tą prawdę ludzie ginęli w pojedynkach honorowych, w wojnach. Teraz tak jakby ludzie zabijają się tylko o pieniądze i władzę, a prawda im bardzo przeszkadza. Także widzicie Państwo, że ta prawda sztuka, czy może pseudosztuka w Warszawie, jest bardzo nisko postawiona. Bardzo nisko postawiona, bo właściwie to we Wrocławiu, Wrocław będzie miastem kultury, we Wrocławiu wszystko jest lepiej. We Wrocławiu wszystko jest najlepiej. Jeśli ojciec pozwoli, to
pamiętał, czy to taki na przykład... Galeria 022. ...który wypowiedziała redaktorka na antenie pani Racewicz w wywiadzie z panem Andrzejem Celińskim 18 lutego, że prawda truje. No po prostu ręce opadają. Jeżeli dziennikarz uważa, że prawda truje, to on sobie wystawia świadectwo swojej rzetelności dziennikarskiej. I nie wiadomo, czy jest tego śmiać, czy płakać. No ja wiem, że wiele osób prawda truje. Ale tak się rypsnęło na, przepraszam, na antenie, no to jest po prostu niedorzeczne. Ale dalej, jeżeli już nie da się tej prawdy zbagatelizować, spłycić, to zawsze można ją zakrzyczeć, nawet powiem brzydko, zajazgotać, albo przemilczeć. No i tu też posłużę się niestety przykładem, jeśli chodziło o to, czy ten nasz rząd złamał prawo, nie złamał i tak dalej, no to się wrzeszczano, krzyczano, jazgotano na całą Unię. I robił to niestety Nowoczesna i Petru pierwszy. I on też występuje w telewizji i w sytuacji, jeśli mamy chodzi o towarzysza, przepraszam, Bąka, no to mamy milczeć dla dobra Polski. Tam można było krzyczeć, bo należy milczeć. No takie wybiórcze właśnie stawianie. I robi to jedna i ta sama osoba publicznie. I ludzie to kupują, ludziom się to podoba. Niestety wielu, bo ja słucham ludzi na ulicy. Jest po prostu żenujące. I smutne. I w końcu, jeśli się tej prawdy nie da ani zbagatelizować, ani zakrzyczeć, ani przemilczeć, to uważam, że można iść zawsze w zaparcie. To się też obserwuje. Nie dotyczy to, ja tego nie robiłam i tak dalej. A jak się już nie da iść w zaparcie, bo powiem tak, szydło wyjdzie z worka, no to zawsze się można odwołać do naszego miłosierdzia, do miłosierdzia katolików. Taka stara, za przeproszeniem, esbecka ciuciuka. Cały czas mówią, że katolicy. Także widzicie Państwo, ani prawosławnych nie ma, ani żadnych ewangelików, ani mormonów, nic, tylko katolicy. I oni po prostu tak nagrzeszą, nakłamią, a potem mówią, że oni w ogóle nie są katolikami, bo ile razy jak tak na ulicy porozmawiasz z kimś, no to ona powie, że ona do kościoła w ogóle katolickiego nie chodzi, bo ona w ogóle nie jest katoliczką, także ludzie wtedy, wiesz, a przecież nie ma tutaj świadków Jehowy i nosem pociągają mohery, o takie oto jest kapelusz założył, nosem pociągają mohery, a świadkami Jehowy nie są, no bo jak Biblii w ręku nie mieli, na oczy Biblii nie widzieli, o Biblii nie głosili, o Biblii się nie uczyli, no to jacy świadkowie Jehowy? Nie ma, tak. Proszę, mohery to tak, takie typy, co sobie nazwiska, jak zwierzęta żyją, bez uduchowienia. I potem mówią, a nie, bo my do nieba pójdziemy, bo mamy tam duszę, taką furtkę. Myślą, że Pana Boga oszukają. Pan Bóg nie głupi. Tutaj na ziemi musisz za uszy przytrzymać i po prostu wyspowiadać się, bo oni mówią, o, bo gdzieś tam będzie dzień ostateczny. Ksiądz Ryzyk powiedział, sąd Boży, że Bóg postawi na granicy. Nie postawi na granicy, bo teraz jest oddzielanie owiec od kozłów, teraz jest sąd Boży. Albo jesteś kozłem, uparty, podły, albo jesteś owcą, pokorna, która słucha Słowa Bożego i dostosowuje swoje życie do wymagań Słowa Bożego. No to tak. Także tyle, co miałam do powiedzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Boże, dziękuję z serdecznie. Bogiem. Z Panem Bogiem, Pani Joanno, bardzo gorąco pozdrawiam i dziękuję za ten głos. Czyli tak się mohery zachowują źle, że nawet potem powiedzą, że oni nie są tymi katolikami, wiesz, no najlepiej im byłoby w nic nie wierzyć. To jest też ważna informacja. I są jako te typy drugiej kategorii, drugiej klasy. Dlaczego? Dlatego, że te Żydki i one zapoczątkowały myśleć odwrotnie, Żydki zapoczątkowały postępować i działać odwrotnie. Jak to się stało, że zamiast to Pan Bóg nadaje przykazania, no to przecież oni nadają przykazania, bo sobie drugie przykazanie wyrzucili, tutaj sobie poprawki wstawiają, imię Jachwę wyrzucili, Jezusa zamordowali i sobie po swojemu. Także Jezus mówił o tym wyuczonym przepisie ludzkim. A wyuczony przepis ludzki to gdzie jest? No najczęściej, jak nie na uczelni, to w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego wyuczony przepis ludzki. No bo oni myślą, że jak będą uczeni,
im się więcej będzie uczyć, to tym gorzej, bo chcieli być mądrymi, stali się głupi. Apostoł Paweł zrezygnował ze swoich studiów wyższych, ze swoich tytułów, ze swoich osiągnięć świeckich. Apostoł Paweł i poszedł naśladować Jezusa Chrystusa. Głosił przecież apostoł Paweł. Słowo Boże głosił wszystkim ludziom. Ta prawda. No. Czyli gdy nadaje, proszę Państwa, taka prawda. Dlatego taka prawda. To jest nasze radio, nasza telewizja obrotowa, latająca. Tok FM, euro, Kończyta. Barbie Baby Langstrom Extra. Czy to radio, Tok FM, euro, Kończyta, Barbie Baby Langstrom Extra. Czy telewizja, El Hop Art 2000. Ale my zawsze prezentujemy Pismo Święte, Słowo Boże, nic innego nie mówimy, bo Pismo Święte to nie są czasy komunizmu. Biblia to jest Pan, Bóg Jahwe. Którym się kieruje w życiu, no, wynosi to Pan Leszek. Z wiary katolickiej. No mam nadzieję, że jeszcze żyje, bo teraz to widzimy Państwo. Ludzie to króciutko, króciutko, ich nie ma. Jedną z takich naczelnych wartości. Myślę, że warto też sobie o tym pamiętać, kiedy mówimy, kiedy sobie dyskutujemy na temat naszej ojczyzny, na temat dobra naszej ojczyzny, na temat rządzących, no i co troszczących się o naszą ojczyznę. No właśnie, bo jak się zaczęły te narzekania, jak nam teraz ten Lech Wałęsa przeszkadza, to przecież każdy, kto sięga pamięcią troszkę dalej, wie, że on nam przeszkadza właściwie od tego 80. roku. To znaczy, że ogromna koncentracja na tym, żeby zrozumieć, co Lech Wałęsa powiedział, czy on istotnie coś powiedział i łatwiej o egzegezę Biblii niż o egzegezę słów Lecha Wałęsy. Oczywiście słowo jest pewna kremra, bo w jakimś sensie w kompletnie innych okolicznościach, znaczy wtedy mieliśmy robotnika chłopskiego pochodzenia, niewykształconego, bez doradców, bez adwokata, bez kompletnie w tym wszystkim samotnego, w zderzeniu z tą esbecką nawałnicą. Dzisiaj mamy w zderzeniu z kanałami informacyjnymi, z totalną ofensywą propagandową, w zderzeniu z tornado w internecie, osamotnionego Wałęsę, który też się szamocze, toż popełnia błędy, siedzi gdzieś w Ameryce, nie ma wokół niego geremków mazowieckich, firm PR-owskich, ma prawo się gubić, kurczę. A wtedy też firm PR-owskich. Znaczy, każdy z nas poddany takiej presji, słyszący o sobie, że jest badalcem, to są cytaty, człowiekiem podłym, załganym, oszustem, odzieranym ze wszystkiego, ale to ma prawo, albo się zamyka w sobie, albo zaczyna się szamotać. No, ale się powiedzmy, szamoczy, że dwa lata wcześniej, w 68 roku, po marcu, kiedy nastąpiły aresztowania wśród inteligencji młodej polskiej, przecież tych, którzy nie tylko nie podpisywali czegokolwiek, ale nie wdawali się w żadne rozmowy, można by policzyć na palcach jednej ręki. To był Modzelewski, to był Michnik, Kuroń, Andrzej Czuma, Jakub Karczewski, ale byli tacy, ale poczekaj, bo też przeżyłem, którzy, nie wiem jak było, nawet nie tyle sypali, którzy wdawali się w niepotrzebne rozmowy bez złej woli, nie wiedząc, nie mając poczucia, że one będą wykorzystywane przez SB, że policja polityczna ma zawsze przewagę w tego typu rozmowach i ci najlepiej zorientowani, najbardziej mimo młodego wieku doświadczeni, wiedzieli, że nie można się wdawać w żadne rozmowy. Ale powiadam, to była naprawdę ta elita tej bardzo, bardzo skąpej wiedzy. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę na to, że pani Szydło dzisiaj odbywa spotkania z Polakami. To jest niezwykle ciekawe. Tu też przyjdzie? Ja nie wiem, czy tu są Polacy. Ale to jest, muszę powiedzieć, niezwykłe dla premiera musi być doświadczenie. To w zasadzie spotyka się z pisowcami, a dziś spotyka się z Polakami. Na razie z piekarzami, bo jest w piekarni. Z piekarzami, tu minister Sawicki zwrócił uwagę, trochę kabaretowo się zaczyna, jak się zaczyna mówić o rządzie, ale no tak jest po prostu. Zwrócił uwagę, że Sanepid powinien zamknąć te piekarnie, którą naszedł dziś rząd bez zachowania środków higieny. Jakieś pierwotne, jaki mógł wnieść pierwotne, jaki tak jest. Ale chciałbym, żebyśmy w ten sposób płynnie przeszli może od sprawy do studni. Tak, od sprawy Wałęsy do sprawy studni. Bo właśnie
właściwie ten marsz jutrzejszy o 13 na błonach Stadionu Narodowego od strony wschodniej, praskiej, nie od Wisły. Ten marsz właściwie powinien być pod hasłem 100 dni męki, prawda? Może za mocne słowo. No, znaczy, że to jeszcze przed nami, tak? Ale Wolki i amatorszczyzny, ja będę no tego dobrze. Dobrze, tak. To można, ale mi się wydaje, że to było może nawet lepsze, choć nie wiem, czy bardziej mobilizujące. Widać, że Wałęsa sam się broni, a Polska ma kłopot. Chciałem was zapytać, czy jest po tych 100 dniach, jak widzicie, jest gorzej niż się spodziewaliście, bo przypomnę, że dość czarne były oczekiwania tej grupki zwanej Trzutką. Czy jednak dla mnie jest tak, jak miało być? To znaczy, ja się tak spodziewałem. Trzutka to jest z jednej strony właśnie tej złej woli, tak to nazywam, złej woli politycznej, która się ujawniła już po wyborach, a w kampanii nie była zapowiadana. Niemniej akurat się tym zajmowaliśmy od wielu lat, więc mamy takie na to papiery. Było to wszystko zapowiedziane, przewidziane, zapisane po prostu żelaznymi zgłoskami. Jak ktoś chciał, to się doczytał i wiedział, że tak będzie. Więc tak jest, jak było gdzieś zapowiadane, ale nie opowiadane w czasie kampanii wyborczej. To jest jedno. Drugie, trochę mnie może zaskakuje to, że to jest takie fajtłapowate w sensie codziennej polityki. Takiej polityki wedle studni teczek. Teczki, studni teczki. Jest ta teczka, którą pani Szydło... Ta teczka. Ta sfałszowana, ta chuda teczka, która nagle pogrubiała, tłusta się zrobiła, ale z tego się wysupuje taki chłam amatorski, prawda? Co chwilę... Mogli wydrukować małymi literkami sobie. Pokazuje taką potworną amatorszczyznę, prawda? Nie przygotowanie. Wydawało się, że te kadry no jakoś są podciągnięte. No jakoś. Ja nie miałem żadnych złudzeń i w gruncie rzeczy trudno mówić o zaskoczeniu, może poza jednym. Otóż wydawało mi się, że PiS może zastosować taką znaną skądinąd z różnych sytuacji figurę dobrego i złego policjanta. Że na przykład w roli tego dobrego policjanta, który robi miny, czy lekko mruga do publiczności, będzie prezydent Duda. Okazało się, że nie, że w PiSie nie ma dobrych policjantów. I prezydent Duda być może jest największym rozczarowaniem. Nie dlatego, żebym z nim wiązał jakieś nadzieje. Powiadam, nie miałem złudzeń, ale nie sądziłem, że będzie do tego stopnia uległy, że aż schudzalczy. Uniwersytet Warszawski. Gdzie tu jesteś? Wracamy do rozmowy o studniach. Tomasz Lis ma oświadczenie. Nie oświadczenie. O czym pewnie mówimy, że padło pytanie, czy byliśmy, czy jesteśmy zaskoczeni. No to państwo, którzy nas słuchają, a ponieważ ostatnio trochę jeżdżę po Polsce, to przekazuję wam bardzo liczne i serdeczne pozdrowienia słuchacze, to myślę, że państwo, którzy nas słuchają, wiedzą, że nie jesteśmy zaskoczeni, no bo pamiętają, co mówiliśmy. Ja jestem pod jednym względem zaskoczony, to znaczy cały czas słyszę zachwyty nad pisowską propagandą, ona jest według mnie strasznie prostacka, chamska i toporna, a ja mimo wszystko, Tomek mówi, że oczekiwał dobrego i złego policjanta. Ja oczekiwałem. Ja myślałem, że będą w tym sprytniejsi, trochę więcej finezji w tym będzie. Zostawić, nie wszystkich strzeszczać, zostawić w jednej czy w drugiej spółce Skarbu Państwa wybitnych fachowców, żeby mieć, przepraszam, tu pokryjkę. Zostawić w telewizji paru ludzi znanych niezależności, broń Panie Boże, już sobie nie mówię. No właśnie wydawało mi się,